Witam, dzisiaj opowiem, jak założyć papier do kamery otworkowej. Wiemy już, jak zachowuje się papier fotograficzny, więc możemy przystąpić do załadowania naszego aparatu. Żeby to zrobić bezpiecznie, musimy wyłączyć światło, albo tak jak mówiłem wcześniej, musicie znaleźć jakieś miejsce, gdzie będzie zupełnie ciemno. Musimy wyłączyć światło. Możemy jedynie wspomóc się światłem ochronnym, czerwonym bądź oliwkowym, które emituje lampa ciemniowa. Taką lampę ciemniową można łatwo zdobyć gdzieś w internecie, można znaleźć za parę groszy, więc nie jest to jakiś wydatek ani problem wielki. I przystępujemy do załadowania naszego aparatu otworkowego. Gasimy światło. A więc otwieramy pudełko, upewniamy się, czy wszystko gra, czy wszystko jest tak, jak było, czy będzie nam łatwo włożyć papier. Można to zrobić przy świetle białym jeszcze wcześniej. I wyciągamy papier fotograficzny. Pamiętając o tym, żeby nikt nie włączył światła, żeby gdzieś jakiś telefon nie zaświecił. Wyciągamy jedną kartkę całą i teraz musimy sprawdzić, z której strony jest ta emulsja światłoczuła. Z jednej strony jest taka matowa, a z drugiej jest troszkę lekki połysk. I widać, że ta powierzchnia jest taka bardziej taka jakaś lepka. Jeżeli macie wątpliwość, to można zbliżyć palec i delikatnie spróbować na rogu. Jeżeli się lekko klei, to widać, że to jest ta emulsja światłoczuła. I teraz, żeby włożyć ten papier, pamiętajcie o tym, że właśnie tą emulsją światłoczułą do góry, tak żeby była ona tutaj od strony tej pokrywki, w której jest otwór. Dobra, i zakrywamy dekielek. Teraz upewniamy się, czy tutaj jest naklejone wszystko tak, jak trzeba, i możemy zaświecić światło. Mamy już załadowany papier, więc możemy wyruszyć na zdjęcia. Właściwie jedno zdjęcie, bo po naświetleniu tego zdjęcia musimy wrócić do ciemni i założyć kolejną kartkę papieru. Ale możemy sobie to nieco ułatwić, żeby nie musieć wracać za każdym razem. Możemy użyć takiego rękawa światłoszczelnego, do którego możemy włożyć całą naszą kamerę otworkową. Możemy też włożyć pudełko z papierami i jeszcze jedno pudełko, do którego będziemy odkładać naświetlone papiery fotograficzne. Zamykamy szczelnie i mamy cały zestaw do zmiany. W momencie, kiedy w pudełku będzie już naświetlony negatyw, wkładamy tutaj ręce do środka. No i teraz musimy wszystko robić na wyczucie. Układamy sobie papier w odpowiednim miejscu, pudełko na naświetlone negatywy, tak żebyśmy wiedzieli, żeby to mieć wszystko przygotowane elegancko. No i wyciągamy naświetlony papier, wkładamy do pudełka, następnie wyciągamy świeży papier, wkładamy do kamery otworkowej, zamykamy szczelnie wszystko i możemy wyciągnąć ręce w wierszy, a później wyciągamy naszą kamerę i możemy robić następne zdjęcie. W tym odcinku to tyle. W następnym będziemy robić zdjęcia w terenie.